Jesteśmy. Jezus, barbatkę! Jo! Co ty robisz, chłopie? Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie z tej strony Hogaty. Dzisiaj wraz ze mną jest Ola. Dzień dobry. Jest też Bartek. A ja jestem po raz kolejny, dostałem, wiecie, formułkę znacie. Tak, dokładnie, formułkę już wszyscy znają. Dzisiaj będziemy strażakami, ja zostałem oczywiście kapitanem strażaków, aczkolwiek ja dzisiaj będę jeździł na motocyklu, jako że dodali te aktualizacje. O! Idealnie, pożar nam się trafił. Także zapraszam, gdzie? Włączcie sobie pod F-ką oczywiście syreny, w sensie włączcie sygnalizację samą. Fire broken out, dobra. Tak, lecimy, jest zlecenie, także let's go. Ale znać sobie na mapie. A jeżeli oczywiście odcinek wam się spodoba, zostawcie sobie tutaj widzowie łapę, suba, komentarz, wpadnijcie na G2 Instagram, Discord, wszystkie linki macie zwykle w opisie pod filmem. Kto prowadzi mnie? A kto prowadzi z was? No Ola właśnie. O kurczę. Chyba ja będę musiał prowadzić, bo nie ogarnię, jak się w ogóle klika na zlecenie. Po prostu lewym wszystkie myszy naciśnij na dispatch a fire broke out po lewej stronie i ci samo zaznaczy. I fire broke out. Fire broke out, no. Broke out. Dobra, jest, proszę państwa. Po prawej masz. Straż pożarna jest tutaj potrzebna, pali się stacja benzynowa, także trzeba zabezpieczyć przede wszystkim najpierw. Zabezpieczamy pachołkami. Dobra, ja od razu gaszę. Okej, okay, zabezpieczam pachołkami. Aha. Czemu on strzela do... Jezus. Dobra, podłączam się. Też gaszę. Jezus, policja na... Ola, masz pachołki jakieś? Nie. Okej, dobra. No to gaś, do gaszenia w takim razie zapraszamy. Ola, gdzie jakikolwiek w ogóle jest sprzęt, żeby gasić coś takiego? O nie. O nie, no to po tym pożarze wracamy. No to zabezpiecz po prostu teren tak normalnie z sobą. Zabezpiecz teren, żeby tu nikt nie wjechał, nie przeszkodził nam w pracy. Ale jak zwykle. My będziemy gasić. Ej! Ty, chłop się tu wbił do środka. Ty, gościu, wypadł gościu. Weź gola, wyproś, ty. Proszę pana, jak pan się odsuje stąd. Jezu, jak słyszę, ale ona jest taka groźna, nie naprawdę się odsunął. Ty, bo gość kraść chyba chciał z kasy, ja mu gaszę tę kasę, żeby nie było. Ale jest taka straszna. Gaszę przy kasie. Okej, okay, jeszcze coś? To chyba wszystko. On będzie kradł, a tu policjant przyjeżdża. Jeszcze może ten, jeszcze też mogę zobaczyć, czy są... No tak, z tyłu trzeba jest, sprawdzić. Jest wszystko. Nie, chyba wszystko, dobra. To musimy w takim razie teraz zabrać pachoły, odbezpieczamy wszystko, co mamy podłączone i jedziemy z powrotem na remizę. Żeby dobra, po prostu... Bartek, ty prowadź jak coś. Ale nie będzie mógł prawdopodobnie prowadzić, skoro ty wzięłaś auto. No. Aha. Więc będziemy musieli podmiankę zrobić w takim razie. Dobra, zapraszam. Zresztą może na dołu ze strażackiej po prostu jechać i tyle. Chodźcie, wracamy w takim razie do Fire Station. Jedź za tym. Już wiem jak się jedzie. Ja ogólnie jestem za tym, tak jak gadaliśmy wcześniej, ja jestem za tym, żeby jakby choćby Fire Commander, już nie mówię zwykły przeciętny strażak, chociaż też byłoby fajnie, żeby strażacy mieli dostęp do przynajmniej jakiegoś podstawowego leczenia. Żeby mieli jakieś podstawowe leczenie. Albo przynajmniej tamowanie rania, wtedy czekają właśnie na medyków. No cokolwiek właśnie, nawet ten bandaż i tego, bez przetoczenia krwi na przykład. Ale bandaż plus, żeby mogli jeszcze kroplówkę załączyć, to byłoby fajnie, to byłoby super wtedy. Albo no po prostu rola dla tego, dla Fire. No masz dwóch medyków, medyk jakby. No to masz dwóch medyków już w teorii, nie Bartek? No ale chodzi o to, żeby strażak mógł też podleczyć no, w razie w... taki strażomedyk. No to Fire Commander mógłby w teorii to mieć wtedy. No na przykład. Także byłoby bardzo spoko. Dobra, tutaj podmięcie chodź, sobie. Poczekaj, chodźcie do środka. Cały ten ekwipunek tutaj do, w szatni masz. Ola, bo Ola, nie wiem czy widzicie po pagonach, ale Ola nie ma... niczego, po prostu ona jest świeżakiem całkowitym. Bartek ma jeden, oczywiście taki pagon. Jedną belkę lepszy, ma na pagonie. Jestem dobry. Tak, więc. Dobra. Bartek, jesteś tutaj odpowiedzialny za szkolenie teraz Oli. No, a słucham. Masz wszystko, świeżak? Tak. No to wypad. Co to znaczy wszystko? Mam latarkę, mam takie coś.
Mam drabinę. No. Mam piłę. Dalej, co masz? I nie wiem, co to jest. Piasek chyba. Tak. To jest torba z piachem, tak, żeby zasypać jakieś pewnie plamy. Okay. A czy masz jakiegoś pachoła? A masz to? Nie. A masz to? A masz to? To jest na wyższy poziom, mi się wydaje. Okej, okay, no jest taka szansa, że to dopiero... No wszystko na... prawdopodobnie. 600 XP mogę wziąć. Okej, okay, no to weź, jak będziesz mieć. Mam 15! Dobra, Bartek, teraz ty tutaj przychodzisz i teraz ty bierzesz pojazd. W takim razie. I zaraz będziemy mogli jechać do kolejnego jakiegoś zgłoszenia. No na razie mamy same medyczne zgłoszenia niestety i nic nie możemy robić. A właśnie szkoda, przecież jak byłem u strażaków na MTA na serwerze Forlife, to było widać, że tam też mają podstawowe rzeczy medyczne. Zresztą Zetpek opowiadał wielokrotnie, że no mają, no strażacy muszą. Strażacy są dosłownie od wszystkiego. Strażacy przyjeżdżają często też pierwsi i robią wszystko na samym starcie. No nie, bo nie mam żadnej akcji. Ale chodź, no ja czekam na was. To mów. No to mówiłem, że czekam. Podłącz sobie oczywiście światełka, żebyś mandatów jak głupek nie dostawał. Którym? Pod klawiszem F. Jak wsiadaj. Tak, no jedź za mną po prostu i pojedziemy sobie za dowódcą, zapraszamy. Tutaj. O, jest pożar. Dobra, pożar. Widzę. Dobra, let's jedziemy. Let's go, ekipa. Jakaś akcja. Let's go. Ola, ty jesteś odpowiedzialna za zabezpieczenie terenu w takim razie. Dobra. Albo nie, no bo ty nie masz przecież tego. Bartek jest odpowiedzialny za zabezpieczenie terenu. Tak, co jeszcze? O wszystkiego będę. Co, no nie, no Bartek, ty jesteś odpowiedzialny za zabezpieczenie terenu, no i tyle. Ja pojechałeś. Chyba źle pojechałem. No, spoko, spoko. Fajnie, ja tam dojadę szybko, dosyć. Ja zabezpieczę co się da, ale Bartek, ty masz tego, nie? Ty możesz zabezpieczyć, bo ty masz pachoły jakiekolwiek. A Ola nie gasi w takim razie. Bartek! Cicho! Oho. Bartek! Halo, zastęp pierwszy, halo? Zastęp utknął na torach. Bartek utknął na torach. Jak ty jeździsz po torach, że ty motocyklem utknąłeś na torach, skuterem, wielkim pojazdem technicznym utknąłeś na torach, jak ty jeździsz po tych torach? No tak, żeby utykać. Ale co ty robisz? Jadę. O, krzywo mamy. Gdzieś jedziesz, czy o co chodzi? Utknąłeś przez tory. Dobra, dojechałem, robię podstawowe zabezpieczenie terenu. Oznaczam tutaj, żeby się nikt nie zbliżał czasem. No GPS głupieje, no nie wiem, jak mam jechać. No, Bartek, trzeba użyć trzech szarych komórek, żeby samemu sobie ogarnąć, gdzie pojechać. Tego? Ja rozumiem, to za ciężki biznes. Dobra. Idę na koło. Zabezpieczam trochę teren. Jezus Maria. O, GPS mi dobrze prowadzi teraz w końcu. Dobra. Chociaż te mi się tu nie przydadzą. Dobra, pachoły. Lecimy już, jak coś. A to nie było. Ja pachoły ustawiam w tym momencie. No wiem, ale tak specjalnie, no. Dobra. Ja już zaczynam. Przechodzę do gaszenia. Jedną stronę zabezpieczyłem całą. Czekaj, że pojechałem. Tymczasem zastęp strażacki złożony z dwóch strażaków zgubił się w akcji po raz kolejny. Ona nie pływa. Spoko, to tylko kontenery się palą. A dasz radę. No trochę jest, to przydałaby się pomoc faktycznie. Od drugiej strony, nawet nie musicie tu wjeżdżać do środka. Tam z zewnątrz możecie, macie też dostęp do wody z tego co widzę. Luz. Dobra. Jak mnie GPS prowadzi. Ja pierdzielę, właśnie GPS źle tam prowadził, Bartek, dlatego ja pojechałem gdzieś indziej, a ty się ze mnie śmiałeś. No i fajnie. Bo GPS prowadził tam w tory jakby, żebyś torami przejechał czy czymś. Albo, no i właśnie pojechałem. Albo nie torami, co przejazdem podziemnym, a przejazd podziemny, wjazd był z innej strony całkowicie. No i właśnie tak pojechałem, utknąłem dlatego. Tylko wina tej gry głupiej. Ja pierdzielę. Bo trzeba, Bartek, mózgu użyć trochę czasami. To używam przecież. Dobra, ale czasami. Czasami. No, tak inaczej. Wtedy bym się przemęczył. A no tak, no faktycznie, no faktycznie, no. Dobrze mówisz, masz rację, Bartek. Oczywiście, twoja jest racja.
To prawda. Dobra. No tak z zewnątrz to ja już ugasiłem w sumie ten pożar, jeszcze... My dojeżdżamy. Jeszcze po drabinie wejdę na górę, sprawdzę, czy wszystko jest w porządku. Ugaszone. Dobrze, jest tutaj jakiś Fire Commander, który jeździ na motocyklu. No siema, to ja. Prawda? Nie, nie przejedziesz tu. Witam, witam. Jezus Maria. Dobra, wchodzę po drabinie jeszcze, żeby sprawdzić, czy na górze wszystko dobra, jest. Dobra, jesteśmy. W porządku. Dobra, góra czysta już. Okej, okay, udało się to ogarnąć. Jeżeli nic ma do roboty. No ja już zdejmuję wszystko. No nie ma nic do roboty, już szef wszystko ugasił samemu. No przynajmniej tyle się przyda. Jak widać, zabezpieczyłem cały teren sam. Sprawdziłem na drabinie sam. Ugasiłem sam. O tymczasem... jejku, wielka krzywda. Bartek, powiem tak, to już może lepiej, żeby Ola jeździła tym pojazdem. No zdążył to najechać, no. Bo to Ola ogarnęła, nie ty. Jak widać, szybciej. Mi się nie chciało. Dobra, wracamy w takim razie na remizę. To Bartek, prowadź, z ciekawości pojadę za tobą. To jest test, czy nadajesz się dzisiaj na prowadzenie wozów strażackich. Gościu, proszę bardzo, robimy ci teścik. Okej, okay. No jadę za tobą, proszę bardzo. Aha. No i mów, gdzie jedziesz, mów co robisz, żebym no wiedział. Jak ja kierunków nie wrzucasz, ani światła masz wyłączone. Teraz kręcę sobie w lewo. To przynajmniej mów w takim razie, gdzie będziesz zmierzał. Zadaję ci ręką, gdzie mam. Zadaję ci ręką, gdzie mam. Ręką. Dobra, możemy pojechać do tego Rip Bozo w sumie. Zobaczyć, co się tam u niego stało, ewentualnie zabezpieczyć trochę teren. Ej, tu jest jakiś wypadek. Halo, straż, zatrzymać się. Poczekajcie chwilę. Jakiś wypadek jest, zdejmijcie lewy pas, nie blokujcie. A, dobra, gość pojechał. O, nie, ty! Uderzył, lewy pas zajmijcie. Zajmuję. Aha. Chodziło o Bartek, żebyś przed niego wjechał. Żeby się ustawić na lewym pasie, żeby prawy był przejezdny. No to mów, a nie zajmuj lewy pas, zajmuj. No lewy i nie zająłeś! Pas. No nie zająłem, bo... No właśnie! To jest ciężkie auto. Czego nie rozumiesz, Bartek? Zajmij lewy pas. To jest ciężkie auto. O, fire broken. Fire broke out, Bartek. Fire broken. Za nami jest. Kurde, policja! Kurde! Co ty robisz? Bartosz! Jesteś jakiś... Bartosz! Dobra, fire broke out, lecimy. Wybuch, pożar znowu. Let's go, gdzieś tutaj, w tej okolicy. Przy jubilerze, bardzo blisko obok jubilera. Bloki mieszkalne. Szybko trzeba się zabrać za robotę. Robię, ustawiam pachoły, zabezpieczam teren. I przystępuję do szukania. O, tutaj jest hydrant. Jest chyba. Proszę bardzo. I gasimy. Gasimy, tapujemy, gasimy. Ktoś, Ola, lepiej też się o sobie wygasi, nie? To jest łatwiej. Dobra, Bartek, jak już... Jak się zmienia pierwszą osobę? Scrollem. Scrollem sobie, przybliżenie najbardziej się da. A no. Dobra, samą górę jeszcze trzeba. Dobra, idę sobie od ciebie daleko sobie od ciebie. Dobierasz całego ekspa. Idź pan, wciul. Gościu, to wiesz, doświadczenie, Bartek, właśnie, doświadczenie. Doświadczenie, no doświadczenie po polsku, exp to doświadczenie. No i taka rozmowa z Bartkiem, proszę państwa, czasami. Zostawcie łapkę w górę, ja muszę z takimi podwładnymi tutaj działać, Ale to prawda, to z Bartkiem tylko, to w sumie fakt, to fakt. A sam się nie pisa, co tu dzisiaj gramy? Tutaj Ola sobie bardzo dobrze radzi mimo pierwszej służby. Tak. Bartek, i co, krzyżujesz ogień ze mną? Bo ten strumień? No nieźle. Dobra, jeszcze obsikać trzeba samą górę i już chyba. Sprawdźcie może nad... Bartek, sprawdź na drabinie. Nie, wszystko jest okej. Nie, sprawdź na drabinie, Bartek. Wszystko jest okej. No ale sprawdź na drabinie. Dobra, Ola też może. Widzisz, Ola szybciej od ciebie sprawdzi na drabinie. Jak to się robi? No, kładziesz drabinę i na przykład możesz na górę wskoczyć albo gdzieś, nie? Nie, Ola! Jezus Maria, Bartek, tak samo 0 HP pewnie, 0 HP. Nie, straci minutę.
Kto was nauczył, żeby zeskakiwać z trzeciego piętra z drabiny, no? Kto nas nauczyłeś przecież? Także, no, no Bartek, nie przypominam sobie takich szkoleń. To chyba na tym spałeś. To ewidentnie nie byłeś na tych szkoleniach. To nie te szkolenia, Bartek. Ciekawi mnie, czy można tu wejść na balkon w ogóle. Nie można chyba. Dobra, usuwamy pachoły, żeby nie było. Zabezpieczenie i możemy odjechać. Możemy do tego pojechać, do właśnie jakiegoś medycznego teraz zdarzenia. Ile tam jest medycznych? Co jest? Widzicie to pod Adacem na mapie? No, bez kitu. Co się tam dzieje? Idziemy zobaczyć? No można, można. O, w ogóle wiecie, że możecie tu wjechać? I wam się same pachołki usuną? Jak ten deser przejdziecie? No dobra. Ja nawet nie potrzebuję, żeby mi się te pachałki usuwały, ale... Ale fajnie, że coś takiego jest. Ale też widzicie w razie W, że jeżeli policja by was goniła, a wy uciekalibyście na motocyklu, no to szybciutko można właśnie pomiędzy tymi pachołami uciec. Nowy, fajny sposób na ucieczkę przed policją jako złodziej. No jadę na zlecenie medyczne. Medyczne użytkownika LOL. Właśnie dojechałem na miejsce, ale widzę, że już jest medyk na motocyklu też. Także dobrze sobie dał radę. Może wy byście potrzebowali w sumie leczenia? Dałoby się troszeczkę. Więc ten medyk na motocyklu mógłby was uleczyć też troszeczkę. Ale nie dam mu expa, będę chamski, nie dam mu. Aha. Dobra. Jadę za nimi w sumie, za tą jednostką. Ty! Dobrze byłoby zrobić właśnie medyk na moto... Brawo, właśnie sam na mnie wpadł debil. Bartek już nie ma tego zlecenia. I ta cisza. Dobra, wracamy na remizę, wracamy na jednostkę w takim razie. Co ty robisz? Momencie. Tak no Bartek, co ty robisz? Tak mnie blokuje. Co ty prowadzisz, Bartek? Tam nikogo nie ma przecież od nas. To jest znak drogowy. Bartek wjeżdża. Dobra, Ola. Tak naprawdę Ola była z ramienia dowódcy. Dołączyła tak. Dzisiaj do pracy. Jest audytorem twoim, Bartek. Jak spisał się Bartek podczas pracy dzisiejszej jako strażak? No nie powiem nic dobrego. Szczerze? Mogło być lepiej? Wiedziałem, że no, nigdy nie powiem nic miłego. No, typowa Ola. Okej. Okay. Czy mogło ale być tak lepiej? To opisuje Bartka jako... Ups! Mogło być gorzej. Może w ten mogło sposób być bym zaczął. Ale nie, Bartek, ale może lepiej, zaparkuj ten pojazd prawidłowo jeszcze, co? Jeżeli to jest twój. Ja zaparkowałam wcześniej. No. No, widzisz. Co ty robisz? Parkuję pojazd. To jest zajęte stanowisko, wbijasz się w ogóle, rozwalasz nam wjazd, wjeżdżasz w sposób nieprawidłowy. Ja nie komentuję tego, no Bartek jest zwolniony. Oho. A ty po całym się wiesz gdzie. Dobra, a jak oceniasz jazdę Bartka dzisiejszą jako strażak? To, że lepsza niż moja. Dwu, to znaczy gorsza niż moja. O, powiedziała lepsza. Pierwszosłowa. Czy Bartek zasługuje na tabelkę, na pagonie, którą ma? Nie. Nie zasługuje. Nawet na degrada zasługuje. Czy Bartek, jakbyś się odniósł w takim razie do tej sytuacji, którą tutaj Ola przedstawiła? Ola się gówno zna. Konfrontację jest... poproszę w takim razie. Ola face się to face. Gówno zna i face tyle, to face się ustawcie. Ale nie. Ty nie tak krótko, no dłużej musisz, Bartek, tutaj poproszę. Ola się gówno zna i jest. No, sama. Dobra, dobra! No. Okej, okay, Bartek, to w takim razie co ty uważasz o swojej dzisiejszej pracy? Jest super. Zrobiłem bardzo dobrą rzecz. Pomagałem ludziom. O, mamy zlecenie, zlecenie, szybko. A teraz za karę idzie na piechotę. Aha. Szybko, zlecenie. Jedziemy, wyjazd, jednostka, let's go. Wyjeżdżamy. Ja już jadę, drzewo spadło na drogę. Powtarzam, drzewo spadło na drogę. Wzywam pierwszą jednostkę straży pożarnej. My jesteśmy drugą, także jesteśmy drugą, więc... Wy jesteście pierwszą jednostką, więc nie, drugą. Wzywam pierwszą jednostkę. Ja się uważam za drugą jednostkę, co teraz? No, ty się możesz uważać nawet i za helikopter bojowy, nie zmienia to faktu, że jesteś pierwszą jednostką. Helikopter, także, helikopter, wiesz. Dobra, proszę szybciej tam z tą lodziarą.
przejechać. O, to jest ciężko. Sabine has a medical emergency. A Sabine to był przecież też lekarz. Przed chwilą widzieliśmy tego lekarza chyba. Pociąg! Pewnie wypadek na motocyklu. Dobra, jedziemy, jedziemy. Okej. Okay. Dotarłem do miejsca zdarzenia. Faktycznie jest drzewo. Dosyć duże drzewo. Zabezpieczam teren w takim razie. Roboty w takim razie, nie? Zabezpieczam teren. Przejazdu tutaj nie ma, proszę państwa. Daleko jest. No tak, przy zajezdni autobusowej, dokładnie. Więc ja zabezpieczam teren. Biorę się zabezpieczenie terenu, okej. No i teraz tak naprawdę powinniście się wziąć już do roboty. No i zjeżdżamy właśnie chyba. Jedziemy. Dobra. Jesteśmy. Jezus, barbatka! Jo! Co ty robisz, chłopie? Parkuję. Nie widać? Maria, nie. Ja nie chcę z babkiem jeździć. Dobra. Piły, wyjmijcie piły. Ej, fajniejsze jest teraz to tak naprawdę usuwanie tego drewna. Dobra. A to drzewo jak to? No tak samo pewnie. Dobra. No i mamy, robota zrobiona. Super. Usuwam zabezpieczenie terenu. W takim razie, żeby nie było. Proszę bardzo. Cyk, cyk, cyk. Usuwamy wszystko, co tutaj było. I myślę, że w tym odcinku, proszę państwa, to było na tyle. Także lecimy już oddać naszą, jakby zakończyć naszą zmianę, tak na dobrą sprawę. I tak jak powiedziałem, w tym odcinku to było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobała dzisiejsza akcja strażacka. Trzymajcie się, do zobaczenia. Elo i cześć, siemanko.